Hej, witajcie kochani, zapraszam na haul z Siaty, a zakupy są ze sklepu Lewiatan. I tutaj pierwsza rzecz, tak jak widzicie, jest to wirówka do sałaty. Kolejna niespożywcza rzecz to szklany pojemnik. Dwa razy płatki kosmetyczne. Zawsze jak nagrywam, to ktoś do mnie pisze. Herbata zielona, lemon. Karmy dla kotów, różne smaki, Rafi. Chyba już nie ma. Natka pietruszki oraz koperek suszony. Zioła do sałatek. Znowu karma. Patyczki do uszu. Tutaj też takie kosmetyczne podpaski, higieniczne rzeczy. O, tutaj sobie za chwilę zjemy. Dla każdego po takim lodzie. Zielona herbata. Tutaj zakochałam się w tych soczkach. To jest coś takie gęste. O, widzicie? One są pyszne i bardzo zdrowe. Serek waniliowy. Serek stracciatella. Biała czekolada karmelowa. Tutaj kolejny sok. Z tych przetarte. Jabłko, banan, pyszna przekąska, kiwi, gruszka, nasiona, bazylii. Procent orzeszków, bez żadnych dodatków. Masło orzechowe. O, tutaj proszę bardzo, mojej córki czekolada. Kolejna. Znowu karma. Tutaj podpaski. Kolejna herbata. Zachrypłam z tych zakupów. I tu kolejny przetarte soczek. Ananas, kokos, chia, jabłko, banan, cytryna. Naprawdę pyszna przekąska. I tu kolejny. Dynia, mango. Jabłko, banan, ananas. I znowu taki. Orzeszki moje ulubione, pistacje, prażone. I ten Tymbark warzywny sok, to jest kiszony burak, burak jabłko, też uwielbiam. Kolejna karma. I tu jeszcze jedna. I tu znowu, ale inne podpaski. I dawno nie piłam herbaty Earl Grey. To jest akurat z Bioactive. Czarna. Wzięłam, żeby sobie przypomnieć dawne smaki. A nie piłam tej herbaty chyba, nie wiem, dobrych kilka lat. Papier toaletowy. Chciałam kupić ten taki z makulatury, co jest ten szary, ale moja córka stwierdziła, że na sam widok już ją tyłek drapie, także zrezygnowałam. O, tu kolejny lód. Dwa razy mleko, czyli 2% z mlekowity. Bułeczki pełnoziarniste. Mieszanka studencka. I jeszcze jedna przyprawa.
zioła włoskie. Jeszcze jedna mieszanka. No i tu jest mleko i jeszcze kukurydza konserwowa. I tu jeszcze były chrupki i jakiś napój, tak? Tak, były jeszcze. I za to wszystko dałam trochę ponad 300 zł. Niestety nie było żadnych ciekawych promocji.